Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Tuż przed rozpoczęciem 37. Mistrzostw Polski w kulturystyce i fitness rozmawiamy z wiceprezesem Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, panem Andrzejem Michalakiem. Panie prezesie, za chwilę rozpoczną się zmagania. Jakie są oczekiwania pana przed tymi zawodami? Znaczy, zawody przerosły na śmielsze oczekiwania pod względem frekwencji. Jest ponad 170 zawodników i zawodniczek. No i oczekujemy, że będzie piękna rywalizacja. Natomiast powiem, że takie wielkie gwiazdy, no to szykują się na jesień przed mistrzostwami świata. Natomiast mamy tutaj mnóstwo nowych twarzy. No i liczymy, że tam talenty się pojawią nowe. Już debiuty pokazały w Ostrowie Mazowieckiej, że kulturystyka i fitness cieszą się coraz większym zainteresowaniem. No ładnie, co roku nam przybywa startujących, z czego możemy się tylko cieszyć. Znaczy, że w społeczeństwie ten model i styl życia przyjął się i zrobi się coraz popularniejszy. W piątek wieczorem odbyła się weryfikacja. Ma pan już tam gdzieś swoich faworytów? Nie, no nie chcę się do faworytów wypowiadać, bo to zależy od formy. W sportach sylwetkowych faworyt może przyjechać na zawody, okazać się, że nie trafił z formą i będzie na czwartym miejscu czy piątym. W Ostrowie Mazowieckiej nie tylko dopisali zawodnicy, ale także i kibice. Ja pamiętam, przed miesiącem sala pękała w szwach. Myśli pan, panie prezesie, że tutaj będzie podobnie? No myślę, że będzie podobnie, co pokazało doświadczenie z Pucharu Polski pół roku wcześniej. Była pełna sala. No nie na finałach oczywiście. No zapraszamy zatem wszystkich kibiców kulturystyki i fitness do Mińska Mazowieckiego. Dzisiaj od godziny 10 eliminacji i półfinały, a jutro od godziny 9 finału. Tak, emocje są pewne, 100%. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.